Cześć Natalia. Cześć. Bardzo miło mi Cię gościć w moim podcaście, na moim też kanale. Bardzo cieszę się, że się spotkałyśmy, ponieważ jesteś bardzo ciekawą osobą, która mówi właściwie o podobnych rzeczach. Sama ma też ciekawą przygodę doświadczenia z zaburzeniami odżywiania i będzie mi bardzo miło, jeżeli o nich opowiesz dzisiaj, tak żeby też zainspirować innych, że się da wyjść z nich i jeszcze pomagać innym po tym. Myślę, że może być to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy. Jasne, dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo chętnie podzielę się moimi doświadczeniami. Super, bardzo fajnie. Powiedz nam, proszę Natalia, jak wyglądały u Ciebie zaburzenia odżywiania? Co to było? Ile mniej więcej to trwało lat? Czy pamiętasz moment, w którym one zaczęły się? Jakbyś tak nam opowiedziała? Jasne. One zaczęły się w momencie, kiedy miałam jakieś 17 lat chyba. I to było na początku liceum. Mój brat wtedy przywiózł do domu dietę. I to była dieta Dukana. Na pewno kojarzysz. Oczywiście. I jemu udało się bardzo fajnie na niej schudnąć, tam w przeciągu miesiąca chyba, więc ja umówiłam się z moją mamą, że też zrobimy sobie taką dietę wspólnie, bo tam w gimnazjum miałam taki okres, kiedy dość szybko trochę przybrałam. Nie byłam jakaś tam, nie miałam nadwagi, ale po prostu wiadomo, jak to jest, jak się dorasta i trochę tych nadprogramowych dla mnie kilogramów się pojawiło. Więc dzięki tej diecie oczywiście schudłam parę kilo i dietę zakończyłam razem z mamą, tylko że w mojej głowie to tak naprawdę wszystko się rozpoczęło dopiero i już zaczęły się takie myśli, w których byłam przyzwyczajona na przykład do posiłków z diety Dukana i one dla mnie były takie bezpieczne. Mhm. I czułam się po prostu bardzo bezpiecznie jedząc to, więc każdy inny produkt, który nie był jakby dozwolony w tej diecie, sprawiał, że po prostu trochę się bałam, że przytyję znowu, że wrócę do poprzedniej wagi i tak kontynuowałam troszeczkę dalej tę dietę Dukana. Wprowadziłam jakieś inne produkty, ale ciągle kontrolowałam te ilości i ciągle jakby stawiałam na wszystkie produkty niskotłuszczowe, light i diet i cola zero, więc cokolwiek miało zero kalorii albo mniejszą liczbę kalorii, to ja czułam się jakby bezpiecznie jedząc to. Jednocześnie w tym czasie wszyscy mówili mi, jak dobrze wyglądam, jak super teraz wyglądam, że schudłam i po prostu promienieję. I jaki jest mój sekret. Więc to mnie bardzo motywowało do kontynuowania tego. I do tego to tak trwało przez całe liceum. Wtedy jeszcze nie było aż tak, jakby nie stosowałam aż tak dużych restrykcji kalorycznych przynajmniej, że jednak te produkty i posiłki były trochę powtarzalne, ale kalorie jeszcze były na takim w miarę zdrowym poziomie. Wszystko trochę się zmieniło w momencie, kiedy przyszły matury, wybór studiów, aplikowanie i ten dodatkowy stres sprawił, że ja nagle straciłam w ogóle apetyt i byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu. I po prostu byłam z siebie tak dumna, że kontroluję to i mogę nie zjeść nic do godziny 13 i zignorować uczucie głodu w moim żołądku. To było po prostu dla mnie, no byłam strasznie z tego dumna. I cały czas widziałam, jak ta waga idzie w dół. W tym momencie już tak ze strony mojej rodziny zaczęły się komentarze, że jestem chyba za chuda, że chyba nic nie jem, bo strasznie chudnę w oczach po prostu, ale mnie to wciąż motywowało. I,
I jednak po prostu w tej mojej głowie wtedy były takie chore myśli, gdzie po prostu byłam dumna z siebie, że jestem w stanie kontrolować mój głód, że jestem w stanie dotrwać do tego momentu, kiedy już przestaje mi burczeć w brzuchu i już nie czuję tego głodu, że jakby przetrwałam ten najgorszy moment. No i to się tak ciągnęło. W momencie, kiedy wyjechałam na studia, mieszkałam bez rodziców, więc już miałam w ogóle... Wolną rękę, tak. Nikt na ciebie nie patrzył. Dokładnie, nikt nie kontrolował tego, co jem. Jeśli jadłam coś ze znajomymi, bo oczywiście w głowie miałam cały czas to, że nie mogę dać po sobie poznać, że coś jest nie tak. Więc byłam jakoś tam świadoma tego, że to jest być może niezdrowe, ale wciąż kontynuowałam to z takiego... właściwie nie wiem. Teraz tak patrząc na to z perspektywy czasu, nie wiem, dlaczego chciałam to kontynuować. Wiesz co, jeżeli mogę coś dodać od siebie, to co często zauważam, to jest to, że w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w zaburzenia odżywiania, to zaczynamy na tym budować troszeczkę poczucie siebie, czyli daje nam to dużo właśnie satysfakcji, wydaje nam się, że jesteśmy tacy super w tym, więc jesteśmy jakby jesteśmy w tym po prostu dobrzy, no nie? Więc odczuwamy taką dumę i taką satysfakcję, przez co wydaje mi się, że trochę budujemy na tym własne poczucie wartości, prawda? Więc może właśnie też to powoduje, że gdzieś tam ciężko nam z tego wyjść, a wręcz jakby to, że ktoś nas obserwuje, czy chce nas skontrolować, powoduje w nas taki duży niepokój i taką niechęć, że jak ktoś może tutaj mi zarzucać, że coś jest, nie wiem, nie tak, albo mi mówić, co ja powinnam zrobić, przecież ja wiem najlepiej, bo jestem najlepsza w tym. Więc wydaje mi się, że to jest coś w tę stronę. Tak, myślę, że tak. A poza tym też myślę, że w pewnym stopniu uzależniłam się trochę od tych komentarzy, że one też jakby potwierdzały to jeszcze, że jestem dobra w tym, co robię. I właśnie te wszystkie komentarze typu, Boże, ty nic nie jesz, ale jesteś chuda, ale schudłaś ostatnio, czy ty w ogóle coś jesz? To jeszcze tak potwierdzało to, że faktycznie robię tą dobrą robotę i potrafię się kontrolować. No i to tak trwało. Trwało przez całe lata. Ja cały czas utrzymywałam to przed znajomymi i bliskimi w tajemnicy. I zdarzały się takie momenty, kiedy jadłam dużo. Na przykład przyjeżdżając na święta do domu, jadłam bardzo dużo, bo wtedy też jakoś łapał mnie taki luz, ale zaraz po świętach, po powrocie do takiego regularnego życia i do swojego harmonogramu zajęć, wracałam do diety, do treningów i kontynuowałam. Pewnie też robiłaś sobie ten luz z takim podejściem, że i tak zaraz wrócisz do swojego schematu bezpiecznego, więc raz na rok czy tam dwa razy na rok można było sobie pozwolić, nie? Dokładnie, tak, dokładnie. I to też były takie momenty właśnie podczas świąt, na przykład kiedy próbowałam się stopować i próbowałam na przykład zjeść tylko jeden kawałek, ale nie mogłam, wtedy już tak nie byłam w stanie i to było takie, troszeczkę takie objadanie się, ale jednak starałam się trzymać nad tym jakąś tam kontrolę. No i oczywiście to wywoływało straszne wyrzuty sumienia i później przez kolejne miesiące było takie ostre dietowanie i coraz to nowsze głodówki. W pewnym momencie te diety już przestały działać. Już po prostu jadłam tak mało i próbowałam coraz to, jakby wracałam do diety Dukana na przykład, na której nie udało mi się nic schudnąć, tak. Później zaczęły się diety Dąbrowskiej, cudowne, na której na początku, za pierwszym razem tam schudłam parę kilo i już tam do niedowagi takiej lekkiej doprowadziłam się.
I no, za pierwszym razem to zadziałało, ale za każdym kolejnym już jakby coraz mniej, aż w końcu w ogóle. Mm-hmm. Pamiętam, że strasznie też źle się czułam podczas tych wszystkich diet, bo oczywiście ja tak mówię, tych wszystkich diet, ale ja ciągle byłam na diecie, tylko zmieniałam po prostu zasady i wersje. I za każdym razem czułam się coraz gorzej. Pamiętam, że szczególnie źle znosiłam dietę Dąbrowskiej, gdzie bolała mnie tak głowa, miałam takie migreny przez cały dzień, a tam jeszcze w zasadach było często napisane, że nie można stosować żadnych leków przeciwbólowych, bo wtedy to ozdrowienie nie jest całkowite i prawdziwe. Więc ja po prostu leżałam na przykład zwijając się z bólu i nie jedząc nic przez 5 dni, bo byłam na diecie. I nie wiem w tym momencie, jak byłam w stanie pracować na przykład, bo to już było jakby po studiach i wtedy już normalnie pracowałam i nie wiem, jak byłam w stanie to robić. Tak patrząc z perspektywy czasu, ale tak to się ciągnęło. No to jest niesamowite. Powiem ci, że u mnie było bardzo podobnie, że po prostu z czasem widziałam, że raz, że te diety już nie działały, mimo że ja potrafiłam jeść coraz mniej, byłam coraz bardziej sfrustrowana i jednocześnie coraz bardziej widziałam, że mój organizm właśnie się buntuje i on nie chce już reagować na to, co ja mu zapodaję, że tak powiem. Więc te adaptacje bardzo silne się wytworzyły i to było dodatkowo jeszcze takie stresujące, frustrujące, bo jest to uczucie, że traci się tą kontrolę, którą tak się bardzo pielęgnowało, nie? Przez lata. Tak, tak, zdecydowanie. Ja właśnie wtedy bardzo tak narzekałam na to, że ja mam taki wolny metabolizm, że to jest w ogóle genetyczne. Że to ja jestem taka wyjątkowa właśnie, a wszyscy to mają łatwiej. I jak to jest możliwe, że ja po prostu muszę jeść mniej niż inni, no bo ja bym przytyła strasznie, jakbym jadła normalnie. Nie? Tak, i ja jak widziałam moje koleżanki, które były takie bardzo szczupłe, też pewnie jakoś tam geny miały znaczenie, ale po prostu jadły normalnie i nigdy nie były na żadnych dietach. I jak one jadły tyle i ja patrzyłam po prostu z taką zazdrością i wręcz zawiścią, że Boże... Tak. Jak to jest możliwe? Dlaczego mnie tak po prostu pokarało? Ja powiem ci, że jeszcze miałam do tego właśnie, co mówisz, dodatkowo takie uczucie lekkiego, tak właśnie takiej niesprawiedliwości i tak mówisz, lekkiej takiej zawiści i takiego, że one to mają tak łatwo, no nie? A ja to muszę po prostu tyle energii włożyć i to już w ogóle nie mam sił, a nadal jeszcze nie jestem w tym momencie, nie? Co one. Tak. Tak, dokładnie. Ja miałam dokładnie takie same myśli. No. Powiedz mi, Natalia, co się stało, że ty postanowiłaś, bo nie powiedziałam tego na początku, a myślę, że warto powiedzieć, bo nie każdy cię pewnie zna. W tym momencie zajmujesz się tłumaczeniem, tak? Książki No Period, No What, czyli tej książki, która dotyczy stricte zaburzeń miesiączkowania. I w tym się specjalizujesz, na tym budujesz swoje media społecznościowe. Mogłabyś poruszyć chwilę ten temat jeszcze właśnie miesiączki i później przejść do tego płynnie, co się stało, że ty stwierdziłaś, że pora zacząć jeść normalnie. Jak to w ogóle wyglądało? Ja miesiączkę straciłam dość szybko, bo to było dosłownie parę miesięcy po tej pierwszej diecie Dukana. I na szczęście jakoś coś mnie tknęło, żeby od razu powiedzieć to mamie. I mama zabrała mnie do ginekologa, który na nieszczęście przepisał mi tabletki antykoncepcyjne i tak w niewiedzy miałam co miesiąc krwawienie, jak w zegarku, co 28 dni. I zapomniałam zupełnie o tym problemie i miałam bardzo dużo czasu, żeby zająć się kolejnymi dietami i wprowadzaniem coraz to nowych treningów. Więc tak naprawdę nie miałam miesiączki naturalnej przez około 10 lat. Tylko przez większość tego czasu, myślę, że tak przez 5 lat brałam cały czas tabletki antykoncepcyjne. I zapomniałam, że mam ten problem. Po prostu
zazwyczaj raz, tam dwa razy w roku chodziłam na wizytę, gdzie dostawałam nową receptę, robiłam wszystkie badania. Co ciekawe, wszystkie moje hormony były mniej więcej w normie. Miałam lekką niedoczynność tarczycy, ale większość jakby hormonów była w normie albo gdzieś tam w dolnej granicy. U mnie było tak samo, dokładnie. Że jeden może czasami gdzieś tam był poniżej, ale tak. Był ogólnie nie najgorszy. Tak, dokładnie. Więc też nigdy, zawsze myślałam, że nie ma żadnej diagnozy, że to znowu ja jestem tą jedyną wyjątkową, która po prostu ma niezbadaną, jedyną na tym świecie chorobę, która nie pozwala mi miesiączkować naturalnie. No i nigdy oczywiście nie dostałam takiej diagnozy konkretnej, że to jest funkcjonalny brak miesiączki. Dlatego sama też chodziłam trochę taka sfrustrowana i nie przykładałam do tego większej wagi przez te pierwsze lata, bo po prostu nie było tej diagnozy i tak nie było tego punktu zaczepienia, więc ja też po prostu stwierdziłam, że okej, biorę tabletki, jest wszystko okej, występuje to krwawienie, więc nie będę się teraz tym w ogóle przejmować. Mogę coś wtrącić, bo też chciałabym pokazać jakby swoją perspektywę, jak u mnie to było z tą miesiączką, że też na początku oczywiście jak ją straciłam, to poszłam do ginekologa i on oczywiście w ogóle nawet nie zapytał, nie zważył mnie, no nic, po prostu to w ogóle nie było tematu, więc dał mi te środki antykoncepcyjne. I ja wtedy gdzieś po jakimś czasie właśnie tak jak wspominałam już na tym drugim podcaście, dowiedziałam się, że to po prostu nie ma za bardzo sensu, bo blokuje tą oś przysadka jajniki. Natomiast to, co tak naprawdę mnie skłoniło do tego, żeby odstawić te hormony, to było oczywiście to, że mi się woda zaczęła gromadzić w ciele i ja czułam się dziwnie w swoim ciele. Więc ja z tą moją po prostu nasiloną obsesją dotyczącą ciała, no byłam tym zdruzgotana. Mówię, no to już wolę nie mieć w ogóle, niż tutaj tyć od tych hormonów, nie? Więc to mnie przerażało. Myślę, że to był taki u mnie główny czynnik, dlaczego po prostu też się odstawiłam. Natomiast ja z kolei miałam tak, że ja nie szukałam innej choroby, bo ja czułam, że to jest przez to, nie? Mi tego nikt nie powiedział, ale ja po prostu wiedziałam, że ja mam swoją tajemnicę, czyli to, że po prostu cały czas ograniczam jedzenie i bardzo dużo ćwiczę. Więc czuję, że to po prostu może wynikać z tego, że mój organizm po prostu nie jest gotowy na to, żeby tutaj no, po prostu przygotować nową osobę na, no, do życia, tak? No, utrzymać po prostu ciążę. To ciekawe. No właśnie ja nigdy nie miałam problemów z antykoncepcją, takich jakby fizycznych objawów. Właśnie dużo słyszę o tym, że dziewczyny tyją, że właśnie te trudno jest im dobrać dobrą antykoncepcję do ich organizmu, a ja właśnie jakoś tak spoko. Cokolwiek brałam, to było w porządku i zupełnie nie czułam żadnych takich negatywnych skutków, więc dlatego też tak długo kontynuowałam to, bo to było dla mnie wygodne też w planowaniu jakichś wyjazdów, prawda, bo wiedziałam dokładnie, kiedy dostanę to krwawienie, więc to było idealne po prostu. No ale właśnie przy okazji wielu przeprowadzek, bo tu na studia w jedno miejsce, później w drugie. W końcu jakby zmieniałam ginekologów i gdzieś tam już zaczęły się pojawiać takie pojedyncze komentarze, że pani po prostu za mało waży, albo musi pani jeść. Raz właśnie dostałam nawet tą precyzyjną liczbę 2500 kalorii, że mam zacząć tyle jeść przez jakiś czas i zobaczyć. Ale to było tyle i do mnie to po prostu nie przemówiło, bo ja nie dowiedziałam się, dlaczego mam tyle akurat jeść. No. Nie dowiedziałam się jakby, jaki związek jedzenie ma z właśnie z przysadką mózgową, z podwzgórzem i z jajnikami i tak dalej, więc jakby totalnie... No tak, to było oderwane w ogóle od wszystkiego, nie?
Tak. To zupełnie mi się nie łączyło w jedną całość. I jakby mimo tego, że gdzieś tam podświadomie wierzyłam, że być może, no, że w tym jest po prostu problem, bo nie przyznawałam się przed lekarzami, że nie jem. Mówiłam, że jem już normalnie, jem zdrowo. Oczywiście, zdrowo to zawsze tak, po prostu najlepszy argument. Jem zdrowo, tak. Jem zdrowo, a mimo tego nie mam okresu. Albo jem zdrowo i nie chudnę. To po prostu były moje ulubione teksty, zarówno do ginekologów, jak i dietetyków. No i gdzieś tam mi to świtało, ale jednak po prostu wypierałam to. I często zapominałam o tych słowach i po prostu brnęłam dalej w te swoje zaburzone zachowania odnośnie odżywiania. I dopiero 2 lata temu zaczęłam oglądać na YouTubie dziewczyny, które zajmowały się właśnie zdrowym odżywianiem, trenowaniem, treningiem siłowym. I przez pierwszy rok tylko to oglądałam. I zobaczyłam, że kurczę, jest jeszcze więcej osób, które mają podobną historię do mojej, że bardzo właśnie restrykcyjne diety stosowały, dużo trenowały, całe godziny cardio oczywiście, bo te parę lat temu to cardio było bardzo fit i bardzo modne, bardzo popularne. I tak powoli zaczęło do mnie to docierać, że jednak problem jest w mojej głowie, problem jest z moim jedzeniem i z tym, jak po prostu trenuję i dlaczego w ogóle trenuję, bo trenowałam tylko po to, żeby spalić kalorie, a nie po to, żeby się dobrze czuć. Dla zdrowia. To, tak, dla zdrowia. To nie było zupełnie dla zdrowia. I tak rok temu zaczęłam po prostu świadomie troszeczkę zwiększać te kalorie, ale to były naprawdę takie liczby, że w tym momencie się z tego śmieję, bo na przykład o 50 kalorii dziennie, co 2 tygodnie, co miesiąc czasami, byłam po prostu przerażona tym i liczyłam skrupulatnie w Fitatu każdą kalorię, nawet z plasterka pomidora. Kupiłam sobie wagę, więc oczywiście wszystko było precyzyjnie zmierzone i zważone. No i tak mimo tego, że wtedy już zaczęła się ta moja taka droga do odzyskania zdrowia, to i tak te myśli i te moje zachowania były bardzo zaburzone i to szło w takim żółwim tempie, że zupełnie nie widać było żadnych zmian. Jasne. I byłam nawet w szpitalu takim diagnostycznym, endokrynologiczno-ginekologicznym, dwukrotnie. No i w przeciągu chyba 3 lat, tak mi się wydaje. I te moje wyniki hormonów były podobne. I ja dalej nie dostawałam żadnej diagnozy. Dostawałam tylko tym razem już nie tabletki antykoncepcyjne, tylko taką terapię hormonalną progesteronem. No i tak to kontynuowałam po prostu i starałam się powolutku coś tam zwiększać, ale jednak nie przynosiło to żadnych rezultatów do momentu, kiedy nie natrafiłam na książkę No Period, No What, z którą też czekałam bardzo długo. Kilka miesięcy nie chciałam jej kupować, bo bałam się tego, co tam przeczytam. Tak. Bo spodziewałam się jakby. No tak, no czułaś, co tam będzie. Tak, i po prostu obawiałam się tego, ale w pewnym momencie już taka frustracja przyszła i to było na początku tego roku, kiedy zaczęła się pandemia. Kurczę, stwierdziłam, to dopiero co. Tak, dopiero co. I stwierdziłam po prostu wtedy, kurczę, no kiedy jak nie teraz? I tak pewnie będę siedzieć w domu przez cały rok. Może łatwiej mi będzie znieść to psychicznie po prostu, jeśli nie będę jakoś tam narażona na wzrok innych i oceny innych, chociaż no, jasne, to wszystko siedzi tak, w głowie. No pewnie.
Jasne, że są to i tak sytuacje, które trzeba przejść i tak w momencie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Natomiast też co do tego, co powiedziałaś, no, w momencie, kiedy z tych zaburzeń odżywiania postanawiamy wyjść, warto pamiętać, że nigdy nie ma idealnego momentu, że to jest po prostu codziennie. Codziennie jest, no to jeszcze nie dzisiaj, nie? To jest cały czas odkładanie odpowiedzialności na kiedy indziej, natomiast właśnie podjęcie takiej decyzji, że no, nie będzie po prostu lepszego momentu i ona powinna być podjęta teraz, żeby coś się faktycznie zmieniło, no jest takim krokiem milowym, nie? W stronę zdrowia. Tak, dokładnie. I powiedz mi, jak już podjęłaś decyzję o przeczytaniu tej książki, podejrzewam, że twoje przypuszczenia się sprawdziły odnośnie tego, co tam zostałaś w niej, to co? To stwierdziłaś, że postawisz wszystko na jedną kartę i zaczniesz po prostu jeść więcej? W zasadzie tak. Mhm. Na początku przez pierwszy tydzień to było też takie nie do końca all-in, bo ćwiczyłam jednak w domu i tak przez bardzo długi czas tych treningów w ogóle nie odpuszczałam. Mm-hmm. Jakby mimo tego, że starałam się jeść trochę więcej, to jednak te treningi zawsze były. Mm-hmm. I na początku właśnie trenowałam wciąż. Mm-hmm. A miałaś taką... Mm-hmm. Przepraszam, że ci przerywam, ale chcę też zadawać pytania. Miałaś taką pokusę, żeby ćwiczyć więcej, skoro jesz więcej? Nie, w zasadzie nie, bo dużo się naczytałam jakby w tej książce, że to jest zupełnie nieproduktywne i to wręcz po prostu wydłuży ten czas powracania do zdrowia, więc nie, kontynuowałam to, co robiłam i zaczęłam jeść więcej, przestałam jakby liczyć kalorie, przestałam zwracać uwagę też na to, co i kiedy jem, bo oczywiście jest pełno zasad, które stosowałam odnośnie białka, tłuszczy, godzin posiłków, przerwy całonocnej, że ona tam musi trwać 12 godzin, jakby bardzo dużo było tych zasad i na początku tak w połowie je odrzuciłam wszystkie, a później po tygodniu już po prostu jakoś tak psychicznie się przestawiłam i chyba po prostu stwierdziłam, że dobra, jeśli mam coś zrobić, to zrobię to całym sercem i po prostu wejdę w to całkowicie i zaczęłam próbować coraz to nowych rzeczy, co sprawiało mi też dużo radości, bo po prostu już nie pamiętałam, kiedy ostatnio kupiłam sobie, nie wiem, jakiś batonik albo lody i nie musiałam się zastanawiać nad tym, ile to ma kalorii, czy spalę to, czy mogę to dzisiaj włączyć do mojej diety, czy jednak będzie za dużo tych kalorii. I to po prostu mi dawało tyle radości, mimo tego, że bałam się tego panicznie, robiąc to. Oczywiście. Ale z drugiej strony właśnie to dawało mi tyle radości i takiej swobody też w takim życiu społecznym, bo myślę, że to o tym warto wspomnieć, że przy zaburzeniach odżywiania i miesiączkowania często zamykamy się, prawda? I jesteśmy w tym sami czy same, rezygnujemy z różnych takich imprez i ze spotkań towarzyskich, które dzieją się gdzieś tam wokół jedzenia, bo po prostu jest to dla nas wielki stres. I w momencie, kiedy w końcu możesz w tym wszystkim uczestniczyć i możesz się w tym wszystkim cieszyć, to po prostu przynosi tyle radości i tyle szczęścia, że ja się też tak trochę uzależniłam od tego, że po prostu czuję taką wolność w głowie i już te dodatkowe kilogramy przeszkadzały mi. Miałam takie momenty załamań, gdzie wyciągnęłam jakieś spodnie po 3 miesiącach, w które w ogóle nie mogłam się wcisnąć albo zapiąć i były te momenty załamań, ale jednak przechodziły bardzo szybko i w ciągu tak jednego dnia potrafiłam się jakby z tego podnieść, więc po prostu od tych pierwszych tygodni można powiedzieć, że jednak przemykały
Tak, przeważały te pozytywy niż negatywy i to mi dawało więcej siły. A poza tym wtedy też zdecydowałam się dokumentować to na Instagramie i dostając wiadomości od dziewczyn, które przechodzą to samo, wspierając się wzajemnie i pomagając sobie nawzajem, to też dawało mi tyle motywacji, że jakby ja muszę pokazać, że to jest możliwe i muszę udowodnić jakby sobie i wszystkim, że się da. Że się da, tak. Super, super. No niesamowite jest to, że na pewno niesamowite jest podjęcie takiej no, decyzji po prostu z dnia na dzień. I no, z jednej strony z dnia na dzień, z drugiej strony z tymi przejściami, tak, że tak powiem. To kiełkowało gdzieś tam już od tak, dawna. Tak, ale odważenie się po prostu w końcu puścić to wszystko. I piękne jest to, co mówisz, że faktycznie poczułaś taką wewnętrzną radość, nie, do tego i cieszenie się z tego, mimo wiadomo, że trzeba było zmierzyć się z wieloma rzeczami, które miałaś silnie utrwalone. A powiedz mi, co było dla ciebie najcięższe w tym momencie, gdzie zdecydowałaś się po prostu, że zaczniesz jeść więcej i to odpuszczać? Najtrudniejsze chyba były takie momenty, kiedy słyszałam od moich szczupłych znajomych, że o Boże, dzisiaj tyle zjadłam. Ojej, czuję się taka gruba. I ja wiem jakby, że to zupełnie nie było kierowane jakby przeciwko mnie, oczywiście. Tylko to też się tak utrwala jakby tak nasza kultura współczesna utrwala w nas takie przekonania, że jeśli kobieta zje dużą porcję na obiad, to musi tak to skomentować i musi powiedzieć, o Boże, ale dzisiaj, ale dzisiaj zjadłam. No. I przesadziłam. Muszę iść na jakiś... Tak, tak. I to było najtrudniejsze, bo we mnie tak w środku się wtedy kłębiło strasznie dużo emocji i czasami miałam nawet łzy w oczach, ale nie chciałam poruszać tego tematu i jakby zaczynać znowu tej rozmowy, tylko tak starałam się poradzić sobie z tym sama. I to były te momenty najtrudniejsze właśnie, że zauważyłam dużo takich społecznych zachowań, które utrwaliły w nas media i no takie po prostu niekorzystne, negatywne zachowania, nie? Które gdzieś tam wpaja nam się od dziecka, a które sprawiają, że, no, że dużo osób właśnie przez to wpada w te zaburzenia i, no, i trudne było dla mnie pogodzenie się z tym i tak obserwowanie tego, że to się dzieje wszędzie i że tak naprawdę jest tego bardzo dużo i trzeba się z tym zmagać. No i oczywiście druga rzecz to była waga. Jednak ten wzrost, nie ważyłam się, już od dawna się nie ważę, bo wiedziałam, że to na mnie będzie źle działać, ale jednak opięte ubrania, czy gdzieś tam jak spoglądałam na siebie w lustrze, albo w witrynach sklepowych gdzieś tam, no to był szok i to na pewno było też bardzo jasne, trudne. Jasne, jasne. Jeszcze wrócę do tego pierwszego, co powiedziałaś, czyli tych właśnie takich komentarzy i komentarzy, które społecznie mogą wyrabiać u nas takie nawyki myślowe, nie? Że faktycznie to źle, że jem dużo, no nie? Faktycznie powinnam jeść mało, bo jestem kobietą, powiedzmy, i nie patrzę na to, ile jem i jeszcze muszę to skomentować właśnie, żeby tak jakby się usprawiedliwić, że ja zjadłam dużo, gdzie no z naszej perspektywy myślę, że się zgodzimy, że trzeba po prostu realizować nasze zapotrzebowanie energetyczne i co komu do tego, ile ja jem? Ważne, że ja się dobrze z tym czuję i to jest nasz przywilej absolutny, żeby realizować nasze zapotrzebowanie na energię i je pokrywać w pełni. I wręcz czasami pracując z podopiecznymi, staram się zmienić trochę właśnie to nastawienie, o którym mówisz, do takiego, żeby wzbudzić w sobie takie uczucie, że ja faktycznie mogę to teraz robić i teraz to wykorzystam, że ja mogę jeść dużo, bo to jest mój przywilej i ja się tego absolutnie nie wstydzę, no bo ja wiem, że tego po prostu potrzebuję. Czyli tak, staram się, żebyśmy po prostu wyrabiali sobie takie pozytywne nastawienie do tego, że jestem głodna i realizuję to swoje zapotrzebowanie, no i to jest właściwie bardzo
bardzo fajne, bo słucham organizmu, daje mi to szczęście, bo daje to to, co często na początku w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania doświadczamy w samotności właśnie, że żyjemy więcej i to jest takie super i możemy tą radość gdzieś tam po prostu okazać. Natomiast wychodząc do innych, czujemy trochę właśnie to, że inni siebie oceniają, inni nas mogą oceniać, prawda? Tak, tak, zupełnie. No i trudno jest sobie z tym poradzić jednak. No szczególnie jeśli widzi się u siebie, wokół siebie ptaszki, które jedzą naprawdę mało, a my mamy ten jeszcze na początku wzmożony często apetyt, tak, nie? Bo, tak, bo jemy, tak, jemy dużo ponad swoje zapotrzebowanie, takie powiedzmy średnie. Tutaj też bym chętnie dodała to, że też uważam, że w trakcie wychodzenia z zaburzeń odżywiania musimy pamiętać o tym, że my przez ostatnie lata się bardzo ograniczaliśmy, natomiast inni dookoła nas prawdopodobnie nie mieli takiej historii jak my, w związku z czym dla nas jest to totalnie naturalne, że mamy dużo większy apetyt, żeby też się właśnie nie porównywać do tego, że ktoś, powiedzmy, bo to też myślę, że jest bardzo związane z tym, powiedzmy zje taką średnią porcję albo normalną i mówi, Boże, ale się najadłem, już po prostu nie mogę. A ty jesz to i jest ci głupio, bo masz ochotę zjeść trzy razy tyle jeszcze, nie? Tak, i deser do tego zamówić. Dokładnie, dokładnie. Natomiast co do tej drugiej rzecz, o której wspomniałaś, czyli wzrostu masy ciała, bardzo często jest to takie trudne, nie? Bo mimo wszystko już po nas jakby nie widać tego, że coś jest nie tak i mimo wszystko jesteśmy dosyć mocno przyzwyczajeni do tej naszej wcześniejszej masy ciała, ale warto wtedy po prostu je zmienić ubrania, nie? No trochę większe, żeby wszystko nam nie przypominało, że przytyliśmy, nie? Czyli te tak, to się wydaje takie oczywiste, nie? I takie proste. Tak. I ja często właśnie mówię o tym, że dziewczyny, kupcie po prostu luźne ubrania, które nie będą was nigdzie opinać, bo to tyle zmienia. To się wydaje takie oczywiste i banalne, ale naprawdę to potrafi zmienić nam humor na cały dzień. Tak, bardzo dużo. I po prostu te ubrania no, muszą być luźne, swobodne, muszą zakrywać to, czego nie lubimy najbardziej, na przykład w swoim ciele, bo no, po co się jeszcze bardziej dołować? Po co te rzeczy materialne mają ci jeszcze przypominać o tym, że przytyłaś? A w momencie, jeśli jest ci wygodnie, Wygodnie. Dokładnie. I wtedy nawet nie zastanawiasz się, czy jest jakaś fałdka, czy nie, bo i tak jej nie widać, a ty jej nie czujesz, bo po prostu nic cię nie uwiera. Więc no, taka banalna rada, ale myślę, że jedna z najlepiej działających. Tak, naprawdę to działa. Plus warto wtedy po prostu zawsze w tych gorszych momentach przypominać sobie, że tak naprawdę poświęcając, że tak powiem, tą super szczupłą, zazwyczaj szczupłą albo, no wiadomo, każdy ma inną masę ciała w momencie, kiedy zaczyna wychodzić z zaburzeń odżywiania, poświęcając tą sylwetkę teraz na wyjście z zaburzeń odżywiania, no poświęcamy jedną rzecz, a zyskujemy no tak dużo, że to jest po prostu nie do opisania. I też tak naprawdę wszystko to, co dostajemy w zamian, możemy doświadczyć i docenić dopiero w momencie, kiedy już w to weszliśmy i już zaczynamy widzieć te plusy wszystkie, bo pewnie zgodzisz się, że to jest nie do opisania po prostu, ta druga strona. Tak. Tak, to jest nie do opisania i też trudno w to uwierzyć. I na początku też myślę, że trudno sobie uświadomić w zaburzeniach odżywiania to, że tak naprawdę nie jesteśmy szczęśliwe, bo my tak trzymamy się tej kontroli nad swoim ciałem i nad jedzeniem i to nam sprawia tą satysfakcję, ale właśnie nie skupiamy się na tym, że jesteśmy nieszczęśliwe w innych aspektach swojego życia. Więc może na początku tak trudno uwierzyć w to, że zmieni się coś na lepsze, ale myślę, że warto tutaj też wspomnieć o tym, nie wiem jak było w twoim przypadku, ale ja mając zaburzenia odżywiania, nigdy nie byłam zadowolona ze swojego ciała. Więc jakby tak czy siak, trwając w tych zaburzeniach i w tych wszystkich restrykcjach, tak czy siak byłam wciąż niezadowolona. Więc zawsze jeszcze było coś, co można dopracować albo zmienić, prawda?
Dokładnie, dokładnie. I jak niska by ta waga nie była, to i tak zawsze było za mało i zawsze chciało się schudnąć tak z górką, żeby było na zapas. Jakby na przykład, jakby były święta, to żebym przytyła tylko tyle, żeby ta waga dalej była tak w moim standardzie. No, więc myślę, że nie ma zbyt wiele rzeczy do stracenia. Mm-hmm. Można tylko zyskać, jedząc też tak więcej. Też tak myślę i jeszcze dodam do tego, co powiedziałaś, bo powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że właśnie nigdy nie było okej, okay, no nie? Nigdy nie byłaś w pełni zadowolona, że też sztuką jest podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania zrozumieć, że to, co mamy teraz ze sobą, ze swoim ciałem, jest naprawdę okej, okay, że to nie musimy dążyć do wiecznej zmiany czegoś, bo nawet wychodząc z zaburzeń odżywiania, część osób już myśli o tym, że teraz przytyję, ale to później będę mogła schudnąć, Dorota, jak już wyjdę z tego. A o to chodzi właśnie, żeby odnaleźć ten złoty środek w tym, że teraz jest okej. Właściwie to jest moment, w którym zdejmuję z siebie cały ten ciężar, który nałożyły na mnie wszystkie restrykcje, bo ja nie muszę nic z tym ciałem robić, no nie? W sensie nie muszę go modyfikować w jakiś taki sposób. Wydaje mi się, że to jest strasznie ciężkie, żeby... Bo mimo wszystko w zaburzeniach odżywiania no jest taki nawyk do tego, żeby cały czas coś zmieniać, żeby cały czas spróbować właśnie na przykład schudnąć. I tutaj chodzi o to, żeby właśnie tą sferę totalnie odpuścić, nie? Żeby stwierdzić... Tak. Teraz jestem taka, jaką będę się akceptować przez kolejne lata i to jest okej. Okay. Teraz już jakby zdejmuję z siebie obowiązek tego, że będę dążyć do coraz niższej masy ciała. Tak, tak. I nie stawiać sobie celu, prawda? Że no to w 3 tygodnie 5 kilo i po prostu coraz to nowe cele. No a faktycznie to jest bardzo trudne, żeby się z tym pogodzić, ale jak już się zaakceptuje tą taką pierwszą myśl, to myślę, że później jest już lekko i to wręcz sprawia radość po prostu, że nie musisz, że nie musisz swojego właśnie, życia. Nie musisz. Tak, nic nie musisz i nie musisz też swojego życia organizować wokół diety i treningów, nie? Tylko dokładnie. Bardziej jedzenie i gdzieś tam jakąś aktywność wokół swojego życia. Dokładnie. Natalia, powiedz mi, tak już powoli kończąc naszą rozmowę, jak jest teraz u Ciebie? Teraz jest bardzo dobrze. Ja mimo tego, że mam te dodatkowe kilogramy, to już się do nich przyzwyczaiłam i wiem, że po prostu... czy schudnę, czy nie schudnę w przyszłości, to nie zmieni jakby tego, jak traktuję swoje ciało i jak będę je traktować, bo jednak mając zdrowe ciało i mając taką wolną głowę i tą swobodę i radość z małych przyjemności, to jest warte jakby wszystkiego i nigdy już, obiecałam sobie, że nigdy już nie będę robić żadnej diety. Nigdy po prostu nie będę się katować, bo zupełnie nie ma w tym żadnej wartości. Nie prowadzi to do niczego pozytywnego. A właśnie dzięki całej tej, dzięki wszystkim tym moim doświadczeniom mam wrażenie, że nauczyłam się też tego, żeby cieszyć się z takich małych rzeczy, co jest trudne w dzisiejszych czasach, bo gonimy cały czas i ciągle chcemy więcej, lepiej. Tak, tak. Więc myślę, że właśnie to sprawia mi najwięcej radości, że są takie małe przyjemności, z których się cieszę. W momencie, kiedy dostaję okres, czy tam mam jakieś takie bóle przedmiesiączkowe, to się bardzo cieszę i w ogóle mi to nie przeszkadza, więc naprawdę jestem, myślę, że w takim dobrym punkcie. Teraz powoli zaczynam trenować, ale z pomocą trenerki personalnej, która mnie stopuje i mówi... Bez szaleństw, Natalia, spokojnie, żadnych ciężarów jeszcze, więc po prostu oddaję się w ręce specjalistów, żeby już nigdy sobie tej krzywdy nie wyrządzić i nie wrócić do tego i jeść,
i jeść po prostu tak, jak mi się podoba i trenować dla dobrego samopoczucia i dla zdrowia, a nie dla spalonych kalorii. Super. Piękne podsumowanie tej naszej rozmowy. Natalia, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Prosiłabym Cię jeszcze o jedną małą rzecz na koniec, żebyś powiedziała dwa zdania do naszych słuchaczy. Może jakieś motywujące? Okej. Dobra. Więc powiem coś takiego, co często piszę dziewczynom, które wypisują różne swoje takie problemy, z którymi się spotykają. I ja zawsze mówię im tak, żeby popatrzyły na siebie tak troszeczkę z boku, jak na swoją przyjaciółkę. I zastanowiły się, czy chciałyby tak tą swoją przyjaciółkę ganić za to, że coś zjadła, albo katować ją treningiem, jeśli zjadła za dużo kalorii, albo czy zauważyłyby jakieś tam fałdki na jej brzuchu i czy oceniałyby ją przez pryzmat tych fałdek. Więc zawsze tak mówię, żeby stanąć obok siebie i popatrzeć na siebie jak na taką swoją przyjaciółkę i po prostu zastanowić się, czy nie jesteśmy dla siebie zbyt surowe i czy nie należy nam się od samych siebie po prostu trochę więcej miłości i trochę więcej takiej akceptacji i takiej miłości jak po prostu do najbliższej osoby. Super. Zgadzam się stuprocentowo. Bardzo, bardzo fajnie jest właśnie spojrzeć na siebie zawsze z dystansem i tak jak mówisz, no powtórzyłabym to samo. Bardzo fajnie. Natalia, dziękuję Ci za niesamowicie przyjemną rozmowę i też za podzielenie się swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami, bo były bardzo trafne. Też się cieszę, że mamy tak strasznie podobny punkt widzenia na to wszystko. Aż jestem w szoku, powiem Ci szczerze. Ja też jestem w szoku i bardzo się cieszę. Poznałyśmy się dzisiaj właściwie, a tutaj, no nie wiem, naprawdę jestem pod wrażeniem i bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję porozmawiać o tym. Ja też. Bardzo miło mi się rozmawiało i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Dziękuję. I jestem szczęśliwa, że jest coraz więcej osób i że właśnie poznałam Ciebie i mamy bardzo podobne spostrzeżenia i refleksje na ten temat, więc bardzo mnie to cieszy, że się tak rozszerza grono tych świadomych osób, które chcą pomagać innym. No dokładnie, zgadzam się. Fajnie. Dziękuję i w takim razie do zobaczenia. Pa. Dzięki. Pa. Hej. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!